Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w takiej szybkiej rundce, jak ja to zawsze nazywam, szybka rundka bez przymusu, czyli kto chce, to przystępuje. A pytamy tutaj o to, czy pogodzicie się z tą osobą, więc oczywiście każdy z Was tutaj wybiera sobie jakąś osobę, jeżeli jesteście w konflikcie, czy urwał Wam się z kimś kontakt, czy pokłóciliście się o coś, to sobie zwizualizujcie tę osobę i postarajcie się intuicyjnie wybrać jeden z trzech zestawów kart. To jest opcja numer jeden, opcja numer dwa i opcja numer 3. Te karty, które Was najbardziej przyciągają w danej chwili, jak włączyliście ten film, to jest właśnie opcja odpowiednia dla Was. Więc pytanie jest takie, czy pogodzicie się z tą osobą. Oczywiście pamiętajcie o tym, że zawsze do tanga trzeba dwojga, czyli Wy zawsze możecie wyciągnąć rękę pierwsi, ale jeżeli będzie taka niechęć z drugiej strony, brak jakiejś współpracy, interakcji, no to nie zawsze to się może zakończyć pomyślnie. Miejmy jednak pozytywne nastawienie, ponieważ zbliżają się święta i jest to czas po jednań. I też dlatego właśnie robię to czytanie, bo dla niektórych to jest ważne, że właśnie z kimś będą mogli te święta spędzić, z kim być może dawno nie rozmawiali, ale na przykład uda się przyjść z tą gałązką oliwną i po prostu pewne sprawy Wasze poukładać. Także trzymam kciuki za to, żeby w ogóle tutaj we wszystkich opcjach była możliwość pojednania, bo temu też między innymi święta służą. To nie są, wiecie, prezenty, dobre jedzonko, oczywiście, ale to wszystko schodzi na plan dalszy. Tutaj ważniejsze jest właśnie to pojednanie. I słuchajcie, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli Wam się tutaj podoba, to się rozgośćcie. Będziecie na bieżąco subskrybując kanał. Zapraszam Was do wchodzenia w zakładkę społeczność. Tam u góry powinna Wam się wyświetlić. Tam macie informacje o najświeższych promocjach. Są na przykład dostępne atrakcyjne zestawy świąteczne. Aż 4 do wyboru, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ponadto czytania roczne obecnie do końca grudnia w promocyjnej cenie 33 zł. Są to czytania na rok 2022. I teraz jeszcze zamawiając je, to macie właśnie tę promocyjną cenę. Poza tym macie gwarancję, że otrzymacie je jeszcze w roku 2021. Potem dopiero te zamówienia będą przechodziły na styczeń. Więc teraz jest jeszcze taka gwarancja, żeby do końca roku swoje czytanko roczne zamówić. Tam w grę wchodzą oczywiście wszystkie sfery życia bez limitu Waszych pytań. Dobrze, kochani. Więc sprawdzamy poszczególne opcje, bo myślę, że sobie wybraliście. Każdy oczywiście tutaj pomyślał o jakiejś innej osobie. No i będziemy sprawdzać. Opcja numer 1. Czy pogodzicie się z tą osobą? Myślę, że tak. Dzięki sile, uporowi, determinacji mamy kartę zwycięstwa. Więc tutaj jest coś takiego, bym powiedziała, że kropla drąży skałę. Może ta osoba będzie niechętna do pogodzenia się, do wyciągnięcia ręki, ale jak będziecie chodzić, to sobie coś wychodzicie tutaj. Czyli jeśli Wam zależy, to nie poddawać się. Wykazać się determinacją. Nie wiem, czy to Wy zawiniliście, czy tamta strona zawiniła. No zazwyczaj to się mówi, że wina leży po obu stronach, więc to różnie może być oczywiście, ale jeżeli Wam zależy na tym, żeby ta osoba z Wami się pogodziła, to po prostu nie odpuszczajcie, bądźcie uparci i to się opłaci Wam, bo po prostu mamy tutaj zwycięstwo w tej materii. Teraz opcja numer 2. Czy pogodzicie się z tą osobą? Ja myślę, że jesteście w stanie się pogodzić, tylko trzeba tutaj podejść na spokojnie, bez nerwów, bo na pewno będzie jakaś interakcja. W dwójce buław pokazuje mi się, że będziecie ze sobą rozmawiać. I teraz chodzi o to, żeby nie wywlekać tutaj dawnych jakichś urazów, bo paść mieczy ma takie tendencje do tego, żeby nagle coś wypomnieć, coś przypomnieć. A po co to robić? To już kiedyś było, to przebrzmiało, przeminęło. Nie ma sensu jakby już się tego uczepiać. Tutaj bardziej bym powiedziała, że skupcie się na tym, czego razem możecie dokonać. Skupcie się na tym, co Was łączy, a nie na tym, co Was dzieli. Bo tu mogą być tematy, które po prostu no zawsze będą Was w pewien sposób dzieliły, bo się nie dogadacie pod pewnymi względami, bo nie jesteście tacy sami, to jest naturalne, każdy człowiek jest inny, ma prawo mieć różne poglądy. Natomiast też mogą być kwestie dzieci wspólnych, więc może też warto jakoś tutaj ze sobą przynajmniej normalnie rozmawiać. Ja zawsze mówię tak, jeżeli są ludzie właśnie skonfliktowani, że my się wszyscy nie musimy lubić, nie musimy po prostu wszyscy się przyjaźnić. Ważne, żebyśmy się wszyscy szanowali i dogadywali się w takich zasadniczych sprawach, czyli właśnie wiecie, o co chodzi. Skupiając się na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Więc ja myślę, że tutaj jest szansa na to, żebyście się pogodzili, pod warunkiem, że odpuścicie taką właśnie upartą postawę, takiego właśnie dziecka, które tu chce mieć rację, że moje zawsze na wierzchu i tak dalej. Wiecie co, ja już jestem w takim wieku, że wydaje mi się, że po prostu no, w pewnych okolicznościach lepiej mieć spokój, aniżeli mieć rację. Po prostu lepiej mieć spokój, lepiej mieć spokojne święta. Opcja numer 3. Czy pogodzicie się z tą osobą, o której pomyśleliście?
Aj, no tutaj niestety sprawy wyglądają kiepsko dosyć. Tu widać, że coś się porządnie rozwaliło, zawaliło. Tam mogła być bardzo taka poważna kłótnia, bo ktoś kogoś na przykład okłamywał, no co tu dużo mówić. Ktoś mógł ściemniać po prostu, bo jest karta księżyca. Ktoś sobie naprawdę nagrabił. Jakieś ciemne sprawki tam były, jakieś może zdrady, jakieś sytuacje takie, no, których ciągle ktoś nie potrafi przeboleć i zapomnieć. Wieża też pokazuje, że to nie była dla Was dobra relacja, prawdopodobnie, czyli nie był to właściwy człowiek, na przykład jeśli by chodziło o dawnych partnerów, z którymi się rozstaliście. No nie byli to partnerzy dla Was, nie mówię, że oni byli złymi ludźmi, czy że Wy jesteście złymi ludźmi, po prostu nie każda konfiguracja się sprawdza. W niektórych relacjach ludzie się spotykają, coś razem ze sobą robią, przepracowują, czasem właśnie się później pokłócą, no i po prostu wychodzą pewne różnice. Wieża zawsze nam pokazuje, że wali się coś, co miało niepewny grunt, co było budowane na niepewnych podstawach, na takich, wiecie, chwiejnych nogach. No więc jak to się miało nie zawalić? Tu po prostu trzeba budować albo w innym miejscu, albo z inną osobą. Oczywiście przebaczyć w sercu te wszystkie urazy, żeby Was to nie stopowało, nie ograniczało, nie blokowało. Jeżeli macie kontakt, to i tamtą osobę poprosić o wybaczenie. Natomiast nie widzę tutaj, wiecie co, takiego pojednania, w sensie, że Wy będziecie z tą osobą bardzo mocno zbratani, że tu będzie tak jak kiedyś było. Nie, bo ta wieża już się zawaliła, więc jakby do tego, co było, to tutaj nie ma powrotu. Tutaj po prostu można wyjść jakoś z tego, no jak człowiek po prostu, czyli pożegnać się odpowiednio, wybaczyć sobie, podać rękę na zgodę i po prostu pójść swoją drogą. No, no niestety tak to w tej opcji numer 3 się pokazuje. Także tak Wam to przekazuję. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.